witamy na spotkaniu z panem Marcinem Bosackim. Ja powiem tak, jest mi niezmiernie miło powitać państwa, ponieważ większość państwa jest jak gdyby znanych klubowi, czy też mnie osobiście, w związku z powyższym możemy powiedzieć, że witamy na arcybazarskim spotkaniu, jako że pan Marcin Bosacki, nasz dzisiejszy gość, jest człowiekiem urodzonym na Łazarzu. Co więcej, ponieważ znajdujemy się w obiekcie spółdzielni mieszkaniowej Grunwald, to zdaje się, że budynek był spółdzielni mieszkaniowej Grunwald, bo to ten blok tak. Radiowo-telewizyjny, tak? 150 metrów stopy. Tak się składa, że jest również szanowny twój ojczulek, nasz kumpel ze Stowarzyszenia Dziennikarskiego Klubu Seniora, a swego czasu mieliśmy też okazję pracować razem w liceum plastycznym przez krótki czas. A zawisz to prawda? Prawda. Że ojciec tam pracował? Nie. No, tak było. Na pewno absolwenci z traumy na pewno to pamiętają. Ja bym powiedział, że dzisiejsze nasze spotkanie ma mieć charakter taki, bym powiedział, bardzo sympatyczny, luźny, chociaż związany jest, nie czarujmy się, zbliżającym się wyborami do Parlamentu Europejskiego. A mamy tutaj wspaniałego, godnego kandydata, ponieważ to kandydata, którego, jak sam pan Maciej się był zaproponować, od konspiratora... Marcin. Od konspiratora do ambasadora. Ja dodałem z Łazarza do Ottawy. Teraz można by dodać i miejmy nadzieję... I z pokorem, tak? A miejmy nadzieję, że będzie dalej. Przedstawiając naszego gościa, no to chyba wszyscy państwo wiedzą, tak? Ambasadorze wspomnieliśmy, tak? To dopóki nastąpiła zmiana, tak zwana dobra, nie wiem. Natomiast dziennikarz Gazety Wyborczej w Poznaniu, reporter, szef. Sekretarz redakcji, tak? Tak. Potem Warszawa była. Warszawa, szef działu chyba zagranicznego. Korespondent w Waszyngtonie. A no tak, no, no potem. Ja to wszystko. A zatem, drodzy państwo, zostawiam naszego gościa z państwem, a ja sam się zamienię w rolę widać, jeżeli mogę. I uczestnika spotkania aktywnego. Ale będziesz mnie bronił przed najbardziej natarczywymi pytaniami. Będę, oczywiście, że tak. Miłego spotkania. Dzięki. Ale zostajesz. No zostaję. Państwo pozwolą, że usiądę. Nie, czy to działa? Chyba nie. O, już działa. Ja powiem kilka słów. Wstępu nie o sobie, bo właściwie Janusz z lekką moją pomocą to w większości to powiedział, jakie były moje losy, bo od ulicy wtedy Rutkowskiego, potem Potockiej, czy ponownie Potockiej do dzisiaj. Ja powiem tylko tak, że wszystko co, naprawdę wszystko co robiłem, również dziennikarstwo, bo Włodek poświadczy, że wtedy, kiedy na przykład w 90. wchodziliśmy do dziennikarstwa, to też było traktowane w dużej mierze jako misja czy jakaś służba. Prawda. Dziękuję ci. Te losy, które gdzieś tam i tutaj na Łazarzu, czy te chęci, które mi tutaj na Łazarzu towarzyszyły, żeby się zaangażować w latach 80. w działalność podziemną czy opozycyjną, tak naprawdę mi towarzyszą do dzisiaj, bo uważam, że należy dbać o swój kraj i należy dbać o to, żeby... Świetnie to powiedział wybitny filozof angielski. Wszystko, czego trzeba do zwycięstwa zła, to, żeby dobrzy ludzie nic nie robili. To Perk powiedział. W różnych moich częściach, okresach życia mi to przyświecało, ale muszę powiedzieć, że w tej chwili
To była moja inspiracja do zaangażowania się już w czystą politykę. Ja zawsze się do tej polityki gdzieś tam ocierałem, tak? Jako konspirator, potem jako członek Komitetu Obywatelskiego Młodzieżowy w 1989 roku w Poznaniu. Potem jako członek Komitetu Wyborczego Tadeusza Mazowieckiego w 90. Co nie znaczy, że potem na tą formację cały czas głosowałem, tak nie było. W dziennikarstwie taka była moja chęć przy decyzji w 2010 roku porzucenia dziennikarstwa i przejścia do pracy w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, najpierw jako rzecznik. Ale też jest taka w tej chwili, kiedy pierwszy raz w życiu, w wieku już 48 lat, wchodzę w taką, no jednak, czystą politykę, tak? Znaczy kandyduję do Parlamentu Europejskiego. Bo uważam, że im więcej ludzi doświadczonych z kompetencjami, przepraszam za brak skromności, z jakimś kręgosłupem, będzie coś robić, tym większe są szanse, że siły, przepraszam znowu górnolotnie, dobra, a przynajmniej normalności zwyciężą. Ale chciałbym powiedzieć wam przede wszystkim w 3 albo 4 minuty, dlaczego też uważam, że moment dla Polski poza sprawami wewnętrznymi jest absolutnie fundamentalnie krytyczny i groźny. To nie jest tylko tak, że siły populizmu, nacjonalizmu, takiej polityki robionej tylko i wyłącznie na PR-ze i propagandzie i na rozkuśtywaniu nastrojów społecznych i na szczuciu jednych na drugich są aktywne tylko w Polsce. Nie są. One są aktywne w całej Europie, są aktywne w Stanach Zjednoczonych, które bardzo dobrze znam i nadal śledzę. A z drugiej strony są tradycyjnie siły, które to wykorzystują i które są, mówiąc bardzo prosto, ale prawdziwie, wrogami Zachodu. Taką siłą, oczywiście najsilniejszą na świecie są Chiny, ale na szczęście są na razie dość daleko. Natomiast siłą bliżej, może nie tak potężną, ale jednak mocną, jest oczywiście Rosja. I Rosja ma w strategii swojej obronnej jasno powiedziane, że traktuje byłe ZSRR jako swoją bliską zagranicę, ale strefę dawnych wpływów chciałaby traktować jako strefę, to się teraz nazywa bezpieczeństwo. Ale to jest jasne, że chodzi o to, żeby to była z powrotem strefa wpływów Rosji. I niebezpieczeństwo, przed którym stoimy, jest takie. Wiele się mówi w ostatnich dniach również o możliwym polexicie. Albo niektórzy twierdzą, że niemożliwym. Oczywiście chodzi o wyjście Polski z Unii Europejskiej. Ja uważam, że absolutnie to jest scenariusz niestety realny, chociaż niekoniecznie w takim wariancie, o którym wszyscy myślą, że będzie referendum, i naród przegłosuje, jak w Wielkiej Brytanii, większością tam kilkuset tysięcy głosów, że wychodzi. To jest raczej niemożliwe, bo Polacy dający się przewidzieć przyszłości w takim referendum nie wezmą udziału. Ale są dwie inne możliwości, w których przestaniemy być w Unii. Pierwszy to jest to, że przestanie istnieć Unia. Albo będzie węższa niż w tej chwili. I to wcale nie jest science fiction. Znaczy, naprawdę, jeśli siły takie jak Le Pen, brexitowcy, bo oni jednak się okazuje wezmą udział w wyborach europejskich i nie wiadomo czy i kiedy Wielka Brytania wyjdzie, AfD w Niemczech, która ma kilkanaście procent poparcia, Salvini i nie tylko Salvini, tam jest więcej tego typu partii we Włoszech, partia Vox, która dostała kilkanaście procent wczoraj w wyborach hiszpańskich, jeśli one plus prawdziwi Finowie i jeszcze Orban i PiS zdobędą, powiedzmy, łącznie około 1/3 głosów, albo nawet mandatów, powiedzmy, bo żeby zdobyć 1/3 mandatów, nie trzeba wcale zdobyć 1/3 głosów.
no to mamy ogromny problem. Tak? Znaczy, oni się zgadzają tylko w jednym. Żeby Unia Europejska nie była taka jak teraz. Niektórzy chcą jej rozbicia, inni chcą jej rozmycia, ale na pewno nie chcą, żeby ona była taka jak teraz, czyli na przykład miała bilionowy budżet. Tak naprawdę Kaczyński z Le Pen czy z Salvini się nie zgadza w niczym. Salvini chce wysyłać imigrantów swoich do nas, Kaczyński głównie chce, żeby go nie przyjmować. Le Pen nie chce płacić dla naszych rolników, Kaczyński przynajmniej deklaruje, że chciałby im płacić więcej z kieszeni unijnej, chociaż nic w tej sprawie nie robi. Wręcz przeciwnie, budżet Unii Europejskiej również dla rolników, projekt budżetu na lata 2021-2027 na razie jest 25%, czyli 25 miliardów euro mniejszy niż myśmy wynegocjowali 7 lat temu. I oni nic z tym nie robią, bo nie mogą robić, ponieważ nikogo tam nie znają, nikt ich nie lubi, z nikim nie mają kontaktów, nie są w stanie robić koalicji. No bo oni mogą sobie z Orbanem robić koalicję, który i tak na końcu będzie głosował z silniejszymi, a nie z Kaczyńskim. Bo w przeciwieństwie do Kaczyńskiego trochę wie, na czym to wszystko polega. I to są realne niebezpieczeństwa, plus to, co mówię o węższej Unii. Jak wszyscy wiecie, albo przynajmniej się domyślacie, znaczy dochodzenie Polski do NATO i do Unii to był niezwykle trudny proces, w którym nikt nas nie witał, nikt. Nikt nas nie witał z otwartymi ramionami. Znaczy myśmy to region, ale na czele z Polską, sobie wydębili. Rok przed głosowaniem w Senacie Stanów Zjednoczonych nad rozszerzeniem NATO, większość była przeciwko. I wielcy ludzie, i politycy, i dyplomaci, nasi, na czele z Brzezińskim oczywiście, doprowadzili, że w końcu były 2/3, które głosowały za. Ale na przykład niezwykle znany były wiceprezydent USA przez 8 lat, w tej chwili znowu chce kandydować na prezydenta, czyli Joe Biden, początkowo był przeciwny temu. I takich było, jak powtarzam, większość. Tak samo było we Francji. Jak pamiętacie, do mniej więcej 2000 roku Francuzi byli przeciwni rozszerzeniu Unii. W Niemczech było trochę lepiej, ale też część, zwłaszcza lewicy SPD, była przeciwna. I teraz te nastroje polegające na tym, że w nas się widzi nawet nie jakiś ubogich, dalszych krewnych, tylko po prostu dziki wschód, niestety te nastroje wracają. I to, że będziemy formalnie w Unii, która będzie pozbawiona budżetu, pozbawiona wspólnego, 2 dni temu, 3 dni temu Macron powtórzył swój postulat, żeby Schengen zlikwidować, przynajmniej wykluczyć nas czy inne kraje regionu z niego. Jeśli my nie będziemy współpracować, tym większe będą nastroje, powiedziałbym, tworzenia ekskluzywnego, bogatego klubu na Zachodzie. To jest naprawdę realna perspektywa i to jest też jeden z scenariuszy, na końcu którego jest polexit, no bo jak ta Unia już nic nie będzie znaczyć, no to właściwie dlaczego jej nie rozwiązać, tak? Jeśli nie będzie miała wspólnej polityki zagranicznej, jeśli nie będzie miała wspólnego budżetu silnego, jeśli nie będzie miała polityki spójności, jeśli nie będzie miała wspólnej polityki rolnej, to też są takie postulaty i tak dalej, i tak dalej. I to jest i to wszystko wykorzystuje z jednej strony Putin, z drugiej strony naprawdę, to jest moja konstatacja z ostatnich kilku miesięcy, co zrobią Stany Zjednoczone, tego nie wiadomo. Po raz pierwszy od 1945 roku, co zrobią Stany Zjednoczone, czy będą nadal zaangażowane w Europie, w jaki sposób, czy nie będą chciały dzielić Europy na swoich przyjaciół i tych, których nie chcą, czy będą chcieli wykorzystać te nasze podziały do stworzenia jakiejś nowej rywalizacji handlowej z nami, bo oczywiście my jako Europa jesteśmy, no, te klocki lepsi od nich na razie. Ostatnia rzecz, którą powiem, Europa się opłaca, ścisła, solidarna, spójna, najlepiej bardziej spójna niż w tej chwili. Widziałem to na własne oczy jako ambasador Polski w Kanadzie, ale uczestniczący w zarówno negocjacjach o umowie o wolnym handlu między Kanadą a Europą CETA, jak i uczestniczący co miesiąc albo częściej w takich naradach 20 paru, bo tam nie wszystkie kraje, na przykład Cypr nie miał ambasadora, albo Malta nie miała ambasadora w Ottawie, ale no prawie wszyscy tam byli w naradach dyplomacji unijnej. Znaczy, my jesteśmy silni, jak jesteśmy razem.
Nawet z Kanadą, każdy kraj, może oprócz Niemiec, europejski wynegocjowałby niekorzystną umowę handlową. Jako półmiliardowy rynek, to myśmy stawiali w tych negocjacjach warunki. My jesteśmy partnerami jako całość dla Chin tylko wtedy, kiedy jesteśmy razem. Nawet Niemcy zostaną po prostu odprawieni z kwitkiem i zostaną im postawione warunki w kwestiach handlowych czy inwestycyjnych przez Chińczyków, tak samo przez Amerykanów. Z Rosją jest inna sprawa, bo Rosja to jest wielki kraj, wielka armia z słabą gospodarką, ale też oczywiście Rosja chce wykorzystywać programy inne. Na razie mówiłem dosyć pesymistycznie. Zakończę z trzema zdaniami optymistycznymi ten wstęp. Na szczęście 90% Polaków jest za tym, żeby być w Unii Europejskiej. Na szczęście poziom poparcia dla Unii Europejskiej jako takiej i zadowolenie z tego, że ona istnieje w krajach tak zwanej starej, chociaż nie lubię tego słowa, Unii Europejskiej jest najwyższe od lat 90., czyli od ponad 20 lat. I na szczęście być może uda się te siły populistyczne ograniczyć do, nie wiem, 15, 18, 20%. Co będzie źle, ale co nie będzie katastrofą. Trzeba aktywności i naszej polskiej, i innych sensownych, racjonalnie myślących ludzi w Europie, bo co też tutaj rozmawialiśmy w kuluarach z kilkoma osobami, na przykład w tym, co się liczy w nowoczesnej polityce, czyli w mediach społecznościowych, w internecie, te siły, powiedziałbym, nieładu i rozbicia są bardzo sprawne. I wykorzystują nastroje jednych przeciwko drugiemu w sposób, zwłaszcza wśród młodych ludzi, w sposób nie tylko w Polsce, w sposób naprawdę sprawny i zdolny. I jeśli my się nie nauczymy nowego sposobu robienia polityki, trochę emocjami, trochę nie gazetami, tylko właśnie memami na Facebooku czy Twitterze, to będzie niedobrze, ale ja mam nadzieję, że w tych wyborach zarówno w Polsce Koalicja Europejska, jak i siły w szeroko pojętego Centrum i Odpowiedzialności w Europie wygrają. Proszę Państwa o mobilizację. Jestem gotowy na wszelkie pytania, zarówno polityczne, o tym, o czym mówiłem, jak i osobiste. Ja jeszcze się nie nauczyłem bycia takim rasowym politykiem, żeby zaczynać od tego, że jestem najlepszy i to i tak dalej, więc... Ale jak mnie zapytacie, to oczywiście powiem, że jestem najlepszy. Dziękuję bardzo. Janusz, prowadzisz, czy ja mam? Wyznaczać się. Ja mam dwa pytania, ale one będą nie o kampanię i nie o ciebie, tylko o świat. Można? Oczywiście, proszę. Pierwsze pytanie w nawiązaniu do tego, co mówiłeś. W każdym razie musi być taki, który zaczyna mówić. Dokładnie tak. Pierwsze pytanie a propos tego, co mówiłeś o Stanach. Że pierwszy raz nie wiadomo, co one zrobią. Pytanie jest takie, jak oceniasz, bo poprzednim razem ja nie jestem jakimś specjalistą od polityki zagranicznej, ale myślę, że tak jak większość ludzi, ty również, byłem przekonany, że szanse Trumpa są żadne. Byłem przekonany, z tego co pamiętam, co ty pisałeś w mediach społecznościowych, to właśnie patrzenie to było takie, że ten człowiek nie może wygrać. Zwłaszcza po tym, jak jego stosunek do kobiet, nie tylko w polityce, ale w ogóle w życiu, okazał się taki, a nie jednak wygrał. Teraz stąd to pytanie, jak oceniasz, albo może byś się pławił we wróżkę, tak? To wygra. Bo tamtych kandydatów po stronie demokratów, oni są bardzo różni i każdy z nich jest inny niż Trump, to na pewno. Ale czy to byłoby też z punktu widzenia polskiego też korzystne dla nas? A drugie pytanie dotyczy Wschodu. Czyli Ukrainie, bo wydaje mi się, że jeśli chodzi o polską politykę zagraniczną w ostatnich 4 latach, to jest tragedia pod każdym względem, natomiast
Ukraina, która tu jest ten taki bardzo biedrońciowy, tak? Ona jest dla nas szalenie ważna. Tam teraz wygrał człowiek, o którym w sumie nie wiadomo nic. Czy co z tym robić? Tak? Czy Unia Europejska przy założeniu, że wszystko będzie zmierzać w dobrą stronę? Ten wariant optymistyczny, tak? Tam będzie, nie wiem, 20%, a nie 33% tych złych misiów. Czy tego Zełenskiego można w jakiś sposób też do Europy przekonać? Czy można w jakiś sposób ten kraj w dalszym ciągu przekonywać do tego, żeby jednak pomimo tej okupacji terenu i wojny i nacisku Putina jednak też chciał do Europy? To takie dwa pytania. Do fachowca. Ja duże harno znaję Ukrainę, ja spiłkuję ukraińską mowę, ale poważnie rzecz biorąc, mimo mojej dobrej znajomości Ukrainy, ja się nauczyłem zresztą w Kanadzie ukraińskiego, nie będę się bawił we wróżkę, bo to jest po pierwsze trochę kontrproduktywne, bo może się wydarzyć tak naprawdę bardzo wiele różnych scenariuszy, od takiego, że Rosja spróbuje wykorzystać sytuację i jakoś politycznie spróbować znowu osiągnąć decydujące wpływy na Ukrainie. Tak było za Janukowycza. Znaczy, ukraińska armia do końca Majdanu i ukraińskie służby specjalne nie istniały. Tak? Znaczy, tam było trochę patriotów, ale w siedzibie i kontrwywiadu, i wywiadu służby bezpieki w Kijowie kilka pięter zajmowali Rosjanie, tak? Którzy się po zwycięstwie Majdanu wyłączyli komputery i wynieśli. Tak? Znaczy, to nie był w pełni niepodległy kraj. To jest oczywiście scenariusz najgorszy. Scenariusz, który wielu się obawia, jest raczej taki, że to będzie tak jak za Kuczmy, za Krawczuka, takie lawirowanie między Zachodem a Wschodem. Czasy się zmieniły. Znaczy, Rosja jest silniejsza. Część Ukrainy, widzimy, że część, ale duża część nigdy się nie zgodzi na to, żeby być z Rosją. To wywoła konflikt wewnętrzny, jeśli by Rosja chciała rzeczywiście na twardo wrócić do takiego modelu trochę wasalnego. Naród ukraiński jest inny, tak? Znaczy w latach 90. czy nawet 15 lat temu w większości byli ludzie, którzy byli wychowani w ZSRR. W tej chwili w większości głosującymi na Ukrainie są ludzie, którzy z ZSRR, jeśli pamiętają, to nie jako dorośli, tak? I dla których rzeczywiście ta rewolucja godności 5 lat temu była niezwykle ważna. Tylko problem jest oczywiście taki jak zawsze z Ukrainą, czyli gospodarczy jest to koszmar. Nadal jest koszmar, są jakieś drobne, no może nawet więcej trochę niż drobne symptomy czegoś lepszego, zresztą częściowo wywołane przez byłego polskiego polityka Sławomira Nowaka w transporcie ukraińskim, ale to są jednak drobne, tak? Powody do optymizmu. Absolutna większość Ukraińców, świadomych, nawet patriotycznych, nie wiąże swoich szans życiowych, przynajmniej w krótkiej perspektywie, z Ukrainą, tylko albo już zarabia, albo chce zarabiać w Polsce, w Niemczech, w Hiszpanii, we Francji i tak dalej. To jest dramat. Myśmy nigdy na taką skalę nie byli. U nas zawsze tam, nie wiem, 5%, 10% emigrowało, część wracała, część nie wracała. Tam chce wyjechać 70% narodu, tak? Znaczy przynajmniej młodych ludzi. No to są... To jest dla nas ogromny problem, tak? Znaczy każdy scenariusz na Ukrainie, który zwiększa niebezpieczeństwo pewnego chaosu, czy to prorosyjskiego, czy to po prostu chaosu takiego ekonomiczno-społecznego, jest dla nas zły, no bo my, to jest nasz
Ludnościowo, nie licząc granicy północnej z Kaliningradem, czyli z Rosją, największy sąsiad, tak, ze strony wschodniej i też z największymi z nami i historycznymi, i obecnymi, i ludnościowymi. Ja teraz, nie wiem, czy Państwo zauważyli, co parę dni, już 3 razy to robiłem, jeżdżę tramwajami, rozmawiam z ludźmi, tam sobie to nazwałem, w bimbie o Europie. I naprawdę co najmniej 10% ludzi, których zaczepiam, czy pan by ze mną nie porozmawiał, albo pani, to są Ukraińcy. Bo pewnie jest w tramwajach nadreprezentacja ich, no bo pewnie samochodami tutaj rzadko jeżdżą, tak? Znamy ich powiecie, na stałe jest około 100 tysięcy. No właśnie, no właśnie, no właśnie. We Wrocławiu jest 150, znaczy we Wrocławiu i okolicach jest 150 tysięcy. Więc ja trzymam kciuki za Ukrainę. Też nie sądzę, żeby nieznany nam nowy prezydent elekt Ukrainy musiał być kimś z definicji bardzo złym czy manipulowanym, ale no niestety nagle niebezpieczeństwo chaosu za naszą wschodnią granicą znacząco wzrosło. Jeśli chodzi o Stany Zjednoczone, to jest moim zdaniem dla polityki polskiej, dla polityki zagranicznej polskiej absolutnie kluczowe pytanie. PiS oczywiście odpowiada na to pytanie, będziemy ich zdaniem lotniskowcem, tak naprawdę jakimś tam, nie wiem, kutrem amerykańskim w Europie Wschodniej. I cokolwiek, o cokolwiek Trump poprosi, my zrobimy. Oni oczywiście z nim też czują więź ideologiczną, której ja nie czuję kompletnie. I myślę, że większość Polaków nie czuje, bo to jest taki człowiek o dość wyraźnej, ale chaotycznej i niespójnej i niezbyt przyjemnej ideologii. Natomiast no, PiS ewidentnie wybrał to, że na przykład w sporach o Iran, handlowych, sporach o kwestie energetyczne absolutnie popiera Stany Zjednoczone, nawet przeciwko partnerom europejskim. No to też nie jest dziwne, bo tak czy owak ma złe stosunki z partnerami europejskimi z zupełnie innych powodów, na przykład z takich, że no, niszczy polskie sądy i jest uważany za groźnego rozrabiacza, tak? Czy rozrabiakę. Moim zdaniem te racjonalna polska polityka wobec Stanów Zjednoczonych powinna być inna, ale nie powinna być konfrontacyjna, tak? Znaczy, Stany Zjednoczone trzeba robić, są zbyt dużym graczem i nie do zastąpienia w świecie Zachodu w tej chwili, militarnie zwłaszcza, że nie ma ich kto zastąpić, tak? Znaczy, gdyby nawet, powiedzmy, Niemcy albo Wielka Brytania albo Francja chociaż się zbliżała potencjałem do Stanów Zjednoczonych, no to można grać na tego drugiego czy trzeciego. Nie ma. Albo twarde bezpieczeństwo wojskowe zabezpieczy w Europie nadal Stany Zjednoczone, albo nie będzie tego bezpieczeństwa. Trzeba się starać, żeby Europa, Unia Europejska budowała zdolności no, twarde, obronne, ale na razie jesteśmy no, niestety na początku tej drogi i perspektywy nie są zbyt optymistyczne. Więc absolutnie trzeba robić wszystko, żeby taki rozwód, czy separacja, czy odchodzenie powolne z Stanów Zjednoczonych z Europy były jak najbardziej powolne. Trzeba różne konflikty między Europą i Ameryką zmniejszać. No ale nie w ten sposób, jak robi to PiS, że organizuje Amerykanom kompletnie nikomu niepotrzebną, na pewno nie nam potrzebną konferencję bliskowschodnią w Warszawie, która kończy się kompromitacją no, państwa i narodu polskiego, tak? Znaczy, goście nas obrażają i Amerykanie, i Izraelczycy, i my na to patrzymy i siedzimy, tak? No to jest niestety, to jest taki kliniczny przykład idiotyzmu polityki zagranicznej obecnych władz, bo to było wszystko do przewidzenia, to było zrobione specjalnie pod kampanię wyborczą pana Netanyahu w Izraelu przez jego przyjaciół amerykańskich.
I nie ma w tym nic złego, tylko oni sobie to robią w Waszyngtonie, a nie w Warszawie. No, po co tam to? A czy Trump za półtora roku wygra czy przegra? Za miesiąc temu bym odpowiedział raczej przegra, w tej chwili odpowiem raczej wygra. Ale... No, z jednej rzeczy. Raport specjalnego prokuratora na temat jego związków, czy związków jego kampanii z Rosjanami i wpływu Rosjan na kampanię sprzed 3 lat w Stanach Zjednoczonych. Ten raport jest bardziej przychylny Trumpowi niż się wszyscy spodziewali, a został jeszcze bardziej sprzedany propagandowo jako jeszcze bardziej przychylny. Bo nie ogłoszono pierwotnie całego raportu, tylko jego skrót i przez 2 tygodnie wszyscy mówili, nie, nic tam nie ma. No potem jak ogłoszono cały raport, jeszcze jednak wynika, że coś było. Witamy pana Łukasza. Dzień dobry. Pan Łukasz z Warszawy, ale przypominamy, że w Poznaniu aż tyle się nie spóźniamy. Znaczy w Poznaniach, ale studiujący w Warszawie. Dziękujemy za przybycie. I to jest duża zmiana. Znaczy, gdyby był, jak mówią Amerykanie, smoking gun, czyli dymiący pistolet, który mówi, ktoś z kampanii Trumpa współpracował z Rosjanami 3 lata temu, no to by była tak duża kompromitacja, że jego szanse by znacząco zmalały, ponieważ czegoś takiego nie ma. Wiadomo, że Rosjanie wpływali na kampanię. To jest poza dyskusją. Ale i wiadomo, że kampania Trumpa to wykorzystywała, jak również, że były kontakty, przynajmniej przez 2 kanały, że Rosjanie wykorzystywali wiedzę jednych, a ci wykorzystywali wiedzę drugich. Ale nie było to takie coś, że na przykład był wspólny sztab i tam coś uzgadniali, tak? Więc mieli wspólny interes pokonać Clinton, jedni i drudzy, i no tak się to skończyło, jak się skończyło. I tutaj nie można, naprawdę, znaczy jedną z polskich bolączek myślenia politycznego jest niedocenianie Rosjan. Uważam, że nigdy tego nie powinniśmy robić. Rosjanie zarówno jeśli chodzi o głosowanie brexitowe, dużymi pieniędzmi wsparli te siły, które niestety wygrały, czyli kampanię wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, jak i tutaj nie pieniędzmi, ale działaniami wywiadowczymi i zwłaszcza właśnie w mediach społecznościowych, no, przychylili de facto przy ogromnych błędach kampanii Clinton, ogromnych. To w ogóle, znaczy już się pisze doktoraty na temat tego, jak można było przegrać taką kampanię, ale tak naprawdę zadecydowały trzy stany, Pensylwania, Michigan i Wisconsin. Gdyby te 3 stany zagłosowały na Clinton, to ona by wygrała. We wszystkich tych stanach łącznie różnica była 80 tysięcy głosów, 80 parę tysięcy głosów. Tymczasem Rosjanie... Mi się wydawało, że tam te stany to były takie, wtedy się mówiło, że jest silne poparcie, tak, dla Clinton i dlatego było lekceważenie, czy nie? Jeśli chodzi o Wisconsin, które znam, ponieważ mam tam rodzinę, ona nigdy nie była z żadnym wiecem w tym stanie. To znaczy, że uważała, że absolutnie ma ten stan w kieszeni. W Michigan już pod koniec kampanii zaczęła się niepokoić, więc była tam może 2, 3, 4 razy. Co na warunki amerykańskie jest mało, bo kandydaci w ostatnich 2-3 miesiącach kampanii latają samolotem między Stanami na 3-4 wiece dziennie. To jest w ogóle w porównaniu z jakąkolwiek europejską kampanią, to się nie da porównać. Tak? Znaczy tam w tej chwili idą setki milionów dolarów na każdą kampanię. Ale wracam do tego, co zrobili Rosjanie. Rosjanie wysłali w tych 3 stanach, jednostkowo licząc, ponad 100 milionów wiadomości na Facebooku, Twitterze, już też Instagramie. Tak? A zdecydowało, jak mówię, 80 parę tysięcy głosów.
Mówienie, że oni nie zdecydowali tych wyborów, czy nie mieli wpływu na te wybory, jest naiwnością, ale też mówienie, że tylko oni mieli wpływ, to też jest oczywiście przesadą. Tak? Ja się nie podejmuję powiedzieć, kto wygra. Ja na razie wśród demokratów nie widzę jasnego lidera, który mógłby powalczyć z Trumpem, tak? Ale no, jest jeszcze do wyboru tego lidera rok, także no, może się pojawi. Tak jest, proszę bardzo. Mamy bardzo aktywny stolik. Tak, właśnie. Nie wiem, czy przedstawić się, Maria Rzanowska jestem. Dzień dobry. Tak. Moje pytanie jest bliższe naszej sytuacji. Zdaję sobie sprawę, że wybory do Parlamentu Europejskiego zawsze niestety są małą frekwencją, cieszą się, jest mała frekwencja. Jedyne wybory, które były takie dobre, kiedy referendum, gdzie decydowaliśmy się, że będziemy. Natomiast ale teraz, proszę? Było dniowe. No tak, tak, tak. Natomiast teraz jest, to znaczy ja nie wiem, może ja nie czuję tego, ale z naszej strony nie ma jakiejś takiej, jakby to powiedzieć, zachęcenia, to nawet mobilizowania, o tak bym powiedziała, mobilizowania się do pójścia na wybory. Bo jeśli znowuż będzie mała frekwencja, to wybory będą wiadomo, jakie będą. No i tutaj nie wiem, jak tutaj mobilizować, nie wiem, czy nasza na pewno w tym rola i rola tych, których mamy wybierać, jest taka, żeby jednak nas zmobilizować czy zaktywizować. Nie wiem, jak to zrobić, bo od tego są ci kandydaci i być może, że to trzeba jakoś, no dobrze, że jest ten krok, że tutaj się możemy spotkać, ale nawet bardzo mało na temat spotkań z tymi naszymi kandydatami jest, ja nie słyszę, no być może, że ale śledzę, staram się śledzić i staram się być w centrum, jako że interesuje mnie to, ale no nie widzę takiego. Nie wiem, czy ja wiem o wszystkich zagrożeniach, bo one są oczywiste, dlatego kto cokolwiek się sprawą interesuje. Natomiast te zagrożenia no muszą być muszą być odsunięte naszą aktywnością w wyborach. Pani Dziadek. Ja bym chciała do tego. Proszę. Chciałam dodać. Ja nie jestem w polityce tak aktywna. Ale chciałabym wiedzieć na przykład, dlaczego pan ma siódemkę na liście z koalicji. Bo na przykład dla mnie przeszkodą jest to, że ja na przykład nie widzę mojego jakiegoś połączenia z panią Kopacz czy z panem Millerem, bo ani jedna z pani Kopacz, ani pan Miller nie są z Wielkopolski. I w ogóle ja myślę, że zniechęcenie polega na tym, że my nie mamy jakby swoich ludzi. No mamy pana, no więc ja jestem ze Strzeszyna, ale specjalnie tu przyjechałam i mam nadzieję, że... Ja też? I mam nadzieję, że ten Strzeszyn jest bardzo prężną dziewczyną, w sensie jest dużo młodych ludzi, bardzo się rozbudowuje. Uważam, że może takie spotkanie też powinno się tam pojawić, bo mieliśmy jedną z najlepszych frekwencji, jeśli chodzi o radę miejską, o radę do rad osiedlowych. Mieliśmy największy oprócz krzesiń, które... No a zarzut też mieliśmy dosyć wysoko. Ale my byśmy na drugim. Dlatego myślę, że może warto byłoby po tych dzielnicach, bo naprawdę uważam, że no strzał w kolano jest taki, że Koalicja Obywatelska ustawia sobie polityków w takiej kolejności, że ten ram jest skandal. Tak w ogóle. Bo dla mnie pani Kopacz jest przeżytkiem, już miała swoje 5 minut, pan Miller już tym bardziej. Mężczyzna powinien wiedzieć, jak skończy. Proszę nie oczekiwać ode mnie, że będę jakkolwiek... Powiedziałam tylko o tym właśnie. Ja mogę powiedzieć pani tak, absolutnie może pani głosować na doświadczonego i kompetentnego poznaniaka, który siedzi przed panią. Zachęcam. Mogę pani powiedzieć, że z całą pewnością jakby też widzę, spotykając się naprawdę no, z setkami, a pewnie już tysiącami osób przez ostatnie kilka tygodni, że na razie jeszcze mamy taką przedkampanię, a nie ostrą kampanię, ale ja też rozmawiam z kolegami z innych regionów i też to widać.
Ja mi się wydaje, że to wynika z dwóch rzeczy. Być może rzeczywiście gdzieś jest za mało entuzjazmu i takiego jasnego podziału, jak na przykład się to stało przed wyborami samorządowymi pół roku temu. Ale druga rzecz to jest jednak kalendarz. Znaczy był tydzień ze świętami, teraz jest znowu taki tydzień, że ludzie są na grillach i tak dalej. Mi się wydaje, że się kampania na serio zacznie w poniedziałek za tydzień i będzie trwała niecałe 3 tygodnie. Ja też widzę, że już w tej chwili byłem wczoraj w Przygodzicach i w Ostrowie, czyli na południu Wielkopolski. Kilka dni temu byłem też, jeździłem po osiedlach, na winogradach byłem, w Poznaniu byłem też, w Kurniku. Ten ostatni tydzień już jest trochę większe zainteresowanie niż jeszcze było przed świętami, tak? Tak mi się wydaje, jak ja to czuję. Ale wracając do pani komentarza. Nie chcę nikogo usprawiedliwiać. Z całą pewnością ale chcę jednak o tym powiedzieć, że różnica niestety już, co dopiero jeśli by oni odpukać, wygrali kolejną kadencję, w potencjale nawet koalicji, a tego bloku pisowskiego jest ogromna. Znaczy oni wykorzystują oczywiście środki wszelkie dostępne i mają je, no, całe struktury państwa mają. To nawet było widać, zwłaszcza na prowincji, w wyborach samorządowych, gdzie po naszej stronie była jednak mobilizacja niesamowita, ale ja jeździłem przez kilka województw tydzień przed wyborami samorządowymi. Poza miastami takimi powyżej 50 tysięcy, mnóstwo, czasem niestety na płotach kościołów, plakatów i banerów PiS-u, gdzie niegdzie PSL, jeszcze rzadziej Koalicja Obywatelska, wtedy teraz się nazywa Koalicją Europejską. Ale to była różnica, jak nie wiem, 8 do 1, 7 do 1. Tam są rzeczywiście pompowane nie tylko w propagandę telewizji publicznej, kiedyś obecnie państwowej czy partyjnej, miliardy, ale również są, no, grube pieniądze wszędzie indziej, łącznie z internetem też. My musimy, ja próbuję, mam nadzieję, że mi państwo pomożecie, no, wywołać społeczny entuzjazm i społeczną mobilizację, tak jak się to udało, nie tylko w dużych, ale również w średnich miastach pół roku temu w październiku. Jeśli nam się przez te najbliższe 4 tygodnie uda to zrobić, to wygramy, jeśli nie, no to będzie trudno. Ja mam nadzieję, że się uda, ja robię wszystko, co w mojej mocy. Ale no dzisiaj na przykład byłem na Wichrowym Wzgórzu, tam rozdawałem ulotki, rozmawiałem głównie z samotnymi matkami lub babciami lub dziadkami z dziećmi, bo taka była godzina, taka wczesna, popołudniowa, druga, trzecia. I no, jest, tak naprawdę jest, świadomość jest absolutna tego, co się dzieje w kraju, natomiast jest tak, a tak, wybory, no tak, dobrze, no to trzeba będzie iść, a pan kandyduje, to bardzo miło. I znaczy jeszcze nie ma tego, nie, jeszcze nie ma tej, tych tygodni, które zazwyczaj właśnie koło miesiąca przed wyborami się zaczynają. No miejmy nadzieję, że one się zaczną za tydzień od poniedziałku, po tym długim weekendzie. Bardzo państwa zachęcam też nie tylko do aktywności na Facebooku, pewnie większość z państwa tam jest, ale też takiego, no, normalnego rozmawiania z rodziną, ze znajomymi. W najbliższych dniach na pewno wielu z nas się będzie spotykać z przyjaciółmi i mówienia, jak to jest ważne. Jeszcze raz, w Poznaniu i Wielkopolsce jest na kogo głosować. Darek. Darek Ludwiczak. Mów głośno, bo nagrywamy, a jesteś dosyć daleko. Darek Ludwiczak. Bardzo mi przyjemnie, bo chyba się widzimy po 20 paru latach, tak? Że na żywo. Natomiast dwie sprawy. Jedna sprawa... Nic się nie zmieniłeś. Jak to? Na korzyść. Natomiast tak, jedna sprawa to mały komplement za chwilę,
A druga sprawa, chcę nawiązać jeszcze do tych dwóch komentarzy, pytań pan. Pierwsza sprawa to prawdopodobnie masz dwa głosy, co najmniej ode mnie, od mojej żony. Moja żona, jak się dowiedziała, że kandydujesz, mówi: no Marcin, prawdziwy dżentelmen, a to była historia z 94 roku. Mówi Marcin. Ludzie tak długo nie żyją. Był wtedy młodym dziennikarzem bardzo i moja żona Agnieszka zawsze wspomniała Marcina, że mówi: kiedykolwiek gdzieś tam spotkaliśmy, Marcin zawsze był taki inteligentny i taki był dżentelmen w stosunku do kobiet. Teraz już rozumiem ten wysłał nas z Trumpem, nie? Twoje komentarze. Także to jest wspomnienie z tamtych lat. Myślę, że jestem przekonany, że się nic nie zmieniło. Także dwa głosy to na pewno masz. Ale teraz jeszcze, gdybyś mógł powiedzieć, Marcin, jak to jest z tą matematyką, tak? Nie wchodzisz może w komentarz. Trudno ci pewnie komentować pierwszą, drugą pozycję na liście, ale co musiałoby się stać matematycznie, konkretnie, na liczbach? Ile głosów musiałby dostać kandydat numer 7 z listy, żeby przeskoczył na miejsce drugie lub pierwsze? Bardzo proste, dostać więcej niż kandydat numer 2 lub 1.